Witam panowie, targowisko miejskie, Kościelna Długa, 7:20. Mówię, na krawie w ogóle nie mam wodnego samca. Ja mówię, tarczowo przeleciał, kurna, wyszła parka taka. Cicho. Jest gołębi dużo. Tam już coś nagrałem na pierwszym nagraniu. Ten groszek ile ma kosztować, wiesz pan? 4 dyszki. 4 dyszki sam, czy widzę? Pan wczoraj. Mocny. 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 Dał dupy. Bociany masłowe. Nie wiem, czy bateria mi wytrzyma, panowie, bo troszkę jest chłodno. Na wszystko jest kupiec, proszę pana. Gdzie to będzie wrzucone? Gołębia Andrzeja Elbląg. Można zobaczyć, usiąść w fotelu, zapiąć pasy i oglądać. No kurczę, proszę pana, troszkę jest. Troszkę jest. Troszkę tego jest. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Co to ten Budapeszt? Samczyk. Ile ma kosztować? 100 zł. Goniony czy nie? Nie. Wypuszczany, nie goniony. Mojego chowu. To są gołębie z Węgier, a to są moje. Z którego on roku? 18? Z tego. Z tego? Jo. 100% upierzenia. Przyjemny. Ostatecznie ile za niego? I go będziesz i oglądniesz go od czasu do czasu, jak chodzi w górze? Słucham? I obejrzysz, jak chodzi w górze. No ja oglądam nieraz swoje. Że brali z rozpłodu ode mnie kiedyś chłopaki za pozamykane rok gołębi i rozganiali. Po półtora godziny. Kolego, powiem ci tak. Jak jesteś zdrowy, to zapierdalasz. No. Jak nie masz zdrowia, wychodzą chłopaki i to co potrafili robić, to dzisiaj robią, tak? To nie jest tak. Ale jak masz, wiesz, kulawą nogę, to też nie dasz rady uciekać, nie? Nie. Tak jak się dba, tak się ma, nie? Zobacz, na przykład teraz przerwę. A ten winer co to jest? Ile ona? Przemyślisz, dogram, przyjdę. Nie wiem, bo nie można pasować. Widynki. O. Co tam, uciekł? Łeb mu zerwą. Ile ten Budapeszt? 2,5 stówki. Elbląg, proszę pana. Ja od niego tam wyszedłem.
Jak samiec. Te białe co to są, proszę pana? To są winergi, czy to są te wiedeńskie? Wiedeńskie takie, czy nie? Wiedeński to jest ten tu. Ile ten wiedeński? Wiedeński. Co to jest, samczyk, samica? Cała para jest. Co to jest, wiedeński, co to jest? Nie wiem, przepuść, bo to młody. Cała para. Młody to. O, zobaczcie, tam już na dachu. Już cały dach. A tu ile ich chodzi? Już cały. Cały targ, nie? Cały targ. No, pan nie chce. Ja wiem, że wyginął mi pięć. Dwa w stodole miał. Dwa w stodole. Nie mam na stodole. To w piwnicy. Ganiane? W piwnicy. Bo były ładniejsze. Muszę iść do samochodu. Co? Jastrzębia znają. No. Zginął pięć, on twierdzi, że łapał trzy, bo były ładniejsze. Ile takie naweczki? 120. Cała para, 120 zł. A winarki? Dwie samiczki, 8. 8 tych sztuk. Kierowniku, tylko nie nagrywać, proszę mnie. Nie, tam nie ma takiej opcji, bo... Gdzie ja będę... Nagram cię, to byś musiał dopłacić. No właśnie, bo ja jestem osoba publiczna, kurwa, jutro będziesz musiał, wiesz, o co chodzi. Nie nagrywamy. Ale będzie mi smita, nie tylko głosie znowu. Nie, tam muzykę wrzuciły. Wrzuć muzykę. Tak dokładnie, aż nie oglądają chyba. Tak? Tak? Pod ogonem takie ma, to jest jak siedzi. Znasz, że dobrze chodzą, bierz na siłę. Dobrze chodzą, po 10 zł. Tu coś mamy, klatki. O, znowu tu jesteście, ekipa. Jak? Kupione coś? Na rynku jesteś? Sprzedał coś? Na końcówki ma czarne. I kuperę rozumiem, zobacz.
Piperek, bo już dostaje piórka czarna na plecach, zobacz. Bo kończaty jest, dlatego. No tak, ale kolego, jak będzie winerek, to będzie biały, a jak będzie kąciaty, to dostaje... Tak samo jak niektórzy są łysi, a niektórzy siwi, czy tam bez zębów. No zobacz, już dostaje, widzisz? Na pleckach. Te piórka zgubi, na 100%. Ale to ma latać, nie? A ja kurwa ojebałem 7 browarów. To ma latać. Panowie, streszczamy się. Czy gdzie on jest? Tu jeszcze nie byłem. Ty byłem? Nie, w tym rzędzie jeszcze nie byłem. Ale tu groszki, oszukał groszków, zobacz ile groszków jest. Co? Dobry, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Dobry. Coś tam nagramy? Weź się tego kasztana, go kusisz na filmie. Kosa go. No. Wyglągu? No, poważnie, naprawdę. Weź go. No. Kosa? O! Wytrzyma? Wytrzyma. Myślę, że tak. Spokojnie. No. Jak masz na imię? Witek. Witek, a ty? Andrzej. Andrzej, tak jak ja. Kuro i biedni. No i dawaj. A dzisiaj nie wiem, czy zdążymy, bo zależy, o którym. Zobaczymy, czy zdążymy. Się zapuścisz. Zobaczysz. Dobra. No, ale jak będzie chodził, to ja go pójdę komuś na Bolkowi go. O, proszę. Ta? Proszę sobie ucho. A co to jest, Samczyk? Jest, kolego, jak go oblatam, zobaczymy do ilu kilometrów wytrzyma. Ty, takiego coś chłopaki dali na rozruch, do Elbląga. Jak zdążę dzisiaj, to go od razu w górę. Ile te widyny? A mi to nie do sprzedania. Dlaczego? Ile pan dał? No ja tylko się pytam, ile jakbym chciał kupić taką parkę, ile by kosztowała, proszę pana? 150. 150 zł. Żona mi kartę zabrała i kasę, dlatego tylko się pytam i nagrywam. Później z nią będę dyskutował, czy mi da na kasiurę na gołem. Pana kaczki? Tak. Nie chce pan kupić ode mnie na hurt? Mandarynki, karolinki. Likwiduję wszystkie. Mam ich 46 sztuk. Nie, mandarynki miałem. Wiem, jak to wygląda. A te kury? Proszę pana, jak to wygląda? Po 130. Za sztukę? Tak. A te małe? Nie, no za parę. A co tu jest? To są młode, czy to jest para i młode, to tak? Młode i para starych. A to są bojowniki, nie turki. A te młode i te stare, to ile by kosztowały? Wszystkie razem? No. Nie wiem nawet, ile tu jest. Trzeba policzyć. No jest 6 na pewno chyba, nie? Tu widzę 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze mówię. Młode, bo tylko 130, no. Dwie są te stery, te czarne. Też te inna rasa, tak. No to, a tych jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 małych. A kogucików ile jest? Nie wiadomo, nie? Nie, no wiadomo już. Ile kogutów jest? Równo mniej więcej, bo tu jest kurka, to jest kogucik, to jest kogucik. Tam jest też kurka. Tu jest kogucik, nie? I tam jest kogucik, no. Kogutów więcej, nie? Chyba jeden jest więcej. Okay. Kolego, dograł i przyjdę. Powiedz, ile byś chciał za to wszystko. Znowu mi psy zjedzą, ale to co zrobisz? Cześć, kolego, co to? Dobrze. Już się prawie skusiłem na te kurki, ale zaraz przyjdę, zobaczę, ile będzie chciał. Znowu na zmarnowanie pójdą. Dadzą radę, nie? Dostałem gołębia, żebym go wypuścił, zobaczymy, czy wytrzyma z moimi. No i zobaczymy na filmie, jakiś Andrzej dał. Ale dzisiaj nie zdąży chyba, nie? Jak ktoś dał, to może będzie latał. To zobaczymy, jak później kilometry zrobi. A jak murzyny?
bardzo dobrze. Widziałeś film? Próbują się. No nie, to zacząłem troszkę je ruszać. Zrobiłem im 3 loty. Wczoraj u sąsiada podpust. Jestem bardzo zadowolony. Zgubiłem 6 sztuk w pierwszy dzień, ale na drugi dzień przyszedł mi jeden i już wytrzymuję z nimi. I 5. 111 cały czas idzie rura. 17.50 ostatni raz wczoraj go nie, bo mówię dzisiaj, bo rano miałem przerwę, nie? Co to jest, proszę pana? Wszystkie? Co pan gada? Takie kogucinki? Kurek pan nie ma? Ile taka cena kogucika? A w domu nie ma pan kurek? Musiałem się tylko kolegi, bo to są jego. Potrzebuję kurki takie. Tylko mówię, to jest moja robota. Na 2 tygodnie na ciebie pasuje. Ile ten wesząc? 3 dyszki. A pasiaki? 1,5 stówy. A te? 7 dych. Sztuka. To 140, nie? A tu 150 sztuka. Nie, para. A para. A jeszcze wiesz, na wiosnę woda płynie. To jest inaczej. Woda... Ile taka kaczka? 5 dych. Dużo krwi ma? Najem się? Co? Najem się ją? Tak? Tak? O, tu coś mamy. Pójdę takie, proszę pana, cuda. Samce, samice to są? Samice? Nie, samce i samice. Tu widzę już samiec, nie? No. A to było ode, nie? No, to są młode. Ile sztuka, samica taka? 300 zł. 300? No, to samica 300 zł. Ile ona ma? Jak? Ile ona ma? Z rok, nie? No rok. Nie ma nawet roku. 300 zł, niecałą roczną samicę, to trzeba trzymać ją z 3 lata, żeby dopiero jajka Boże złożyła. Kaczki. A tu mamy jakieś papuszki. Jaka ta nowa? 35 zł takie ptaszki małe. Nie, już sieni w domu jest. Paliste też po 35, te rozelle 500 para. 500 para? 35 zł taka. Paliste 35 para? Sztuka. Sztuka. A te tutaj takie na dole? 400 zł sztuka. Co to jest? Rudosterka. Rudosterka. A te? Aleksandrety, żółte 900, niebieskie 550, zielona 450. Kurczę, tak pan wszystkie sprzeda, tu chodzą, odpilotujemy pana do domu. Jak pan wszystkie sprzeda, odpilotujemy do domu, z kasą. Żartuję. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Już widzieliście, jakie ceny papu. Dajcie spokój, lepiej chyba gębie kupować.